zaploty flejtuch. Dzień dobry, witam, to ja Walkis, to jest Minecraft na modach, Kekit, kurde, balance, paczka modów się nazywa, wystarczy Kekit wpisać i gdzieś tam w Google i wszystko będzie jasne. No i dzisiaj jest taki krótszy właściwie odcinek w planach i mam włączone na chwilę shadery, bo o ile tutaj jeszcze tak średnio z tymi FPS-ami, to jak sobie pojedziemy, zara, to będzie chyba lepiej troszkę. I sobie pojedziemy dzisiaj do mesy, bo ja to miałem już kiedyś tam pokazać na jakimś odcinku, ale cały czas było mówione, że no jeszcze trzeba tam jeszcze jakieś tam nasypy porobić, mosty i tak dalej. No i to już jest mniej więcej chyba, no mniej więcej jest gotowe. Jeszcze muszę sobie zrobić lokomotywę do tego, no bo ja niby lokomotywki jakieś mam tutaj. Takie jak na przykład klas 85, wcale nie mam ich 3 sztuk, bo się sklonowały, tak samo jak 4 tendry do Malarda i kilka tych lokomotyw. Ale tym już wszystkim jeździłem i na live'ach i tak dalej, tym chyba MD F7 jeszcze nie jeździłem. Ale on jest taki, nie wiem, bo jak się ten bunit podłączy do niego, to on tak wchodzi. Nie wiem, zrobię sobie nową po prostu i taką nową, której jeszcze chyba żaden nie ma na tym serwerze. No i sobie pojedziemy, tylko tak, zacznę oczywiście od zrobienia jej. Myślałem, że już wszystko przygotowałem, ale nie mam ramy jeszcze. Nie mam ramów. Ramy to są tak, to jest stal i żelazo. Stal jest, żelazo może być ciężej z tym. To najwyżej się przebiegnę jeszcze do domu, ale kurde, mogę być coś, a jest to, dwa żelaza akurat. Idealnie. Chyba jakoś tak to było, Jezu. Coś, te FPS-y tak troszeczkę są takie średnie. Ale mówię to przez te, dzięki tym shaderom, jak sobie już odjedziemy kawałek dalej, to powinno być okej. Czemu to nie działa? Czy coś tu na odwrót zrobiłem? Aha, okej, dobra, na odwrót zrobiłem, w ten sposób jest, dobra, mamy tutaj ramów więcej. Jeszcze trzeba by było chyba kółek więcej zrobić, to jest zaś żelazo, kurde, to teraz to już żelaza chyba nie będę miał już. Możliwe, że ktoś zostawił w piecu tutaj którymś. Przepraszam za te FPS-y, ale to, o, jest dobra. Przepraszam za te FPS-y tutaj takie trochę lipne, ale to mówię, zara pojedziemy, będzie już lepiej, będzie 60. Czy mi się zdaje, czy to było jakieś żelazo, bo teraz mi coś tu przeskoczyło. Koła to było tak, jedno żelazo w środku i dookoła tak tutaj po skosie elegancko. Tylko, że nie w tym crafting, nie w tym craftingu, jestem głupi, kurde. Tu w tym craftingu, train workbench. Zrobię sobie od razu taki komplecik. 8 kółek, proszę, a mogę jeszcze, dobra, to tutaj wszystko ląduje z powrotem, no i robimy, chyba w trójce to trzeba zrobić, aha, jeszcze co, lapis, jeszcze jako barwnik, tu kiedyś rzucałem taki, o jest, dobra, trochę takich pierdółek, czy coś jeszcze, żeby mi się zaraz nie zdziwił, jeszcze tej stali jednak troszkę, bo tam na ten sprzęg na dole, czy coś w tym stylu, dobra, robimy. Dobra, dwa tutaj te, kurde, train controls jeszcze. Chyba je robiłem. Są, dobrze. 4 nawet, 2 by wystarczyły. Jeszcze sobie musimy kanistry wziąć i trochę diesla nalać do kanistrów i w ogóle, żeby potem nie było przypału, że się gdzieś skończy paliwo i nie pojedziemy już dalej. Dobra, 3 tutaj. 4 tu silniki. 4 tu silniki takie. Tutaj ramy. Tutaj to, tutaj kabina, nie, tu kabina, tutaj komin, a tutaj stal. A tu lapis. Nie działa. Czemu? Co jest, co poszło nie tak? Co jest, kurde, grane? No niby wszystko jest. Tu musi być konkretnie 2? No nie. A tu konkretnie, no chyba nie było tak, że trzeba konkretnie, nie wiem, tutaj mamy 3, 4, 4, 2, 1, ten, to wszystko się, kurde, powinno zgadzać. Czasem te resajpy są takie jakieś dziwne i coś się nie zgadza, ale tu się powinno zgadzać, ale się nie zgadza. No, stalowe koła, stalowa rama, stalowy ten. Wszystko, kurde, powinno działać. Nie działa, głupia gra. Nie wiem, nie umiem w to. Dobra, no to kit, to... No to pojedziemy czymś, co już mam.
Dobra, to sobie wyrzucę w ten sposób, będzie chyba szybciej niż klikać. Cyk, 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 dobra. Daj mi to wszystko z powrotem. No to w takim razie powiedz. No, chciałem czymś nowym pojechać. To sobie weźmiemy najwyżej tamtego diesla, o którym mówiłem, że ten, ale weźmiemy bez Bunita. Samego weźmiemy, bo i tak nie będę żadnych targać wagonów ze sobą. To może. To nam powinno wystarczyć. Weźmiemy sobie to. AMD F7. Lul. Jeszcze jakieś kanistry. Jak nie mam kanistrów, to też jest możliwe. Są kanistry, 20, już 20 pełnych kanistrów, ale ja sobie wezmę jeszcze więcej, bo jakbym się miał zamiar gdzieś wykoleić czy coś, to na wszelki wypadek weźmiemy sobie zapas. Kanistry się robi z plastiku, który się robi nie tak. Tak to było chyba? O, tak to było, dobra, to jeszcze 8, może jeszcze troszkę. Tak bez szaleństw, co prawda. Zrobimy sobie cały stack. No w sumie można zrobić cały stack, znaczy w sensie, że. No 40. 40 tych 20 tych, dobra, jedziemy. Nie ma co tracić więcej czasu. Wychodzimy z tej ciemnej jamy. No idziemy do zbiorniczka. Tu jest zbiorniczek z dieslem, jak widać zresztą. Wsadzamy tutaj kanisterki. Tu nam się powoli tankuje. I chyba nic więcej nie potrzebujemy już do szczęścia. Można już jechać za Roski. Za Roski można jechać. Szkoda, nie wiem czemu tej lokomotywy się nie udało zrobić. Nie wiem czemu. Niby wszystko tu było tak jak trzeba, poustawiane. Wiem, że można dać więcej niż jest tu w tej recepcie napisane, a czasami jest tak, że gdzieś tam pokaże za mało, ale teraz. No nie wiem. Dobra, mamy 60. Dobra, powinno wystarczyć. Powinno nam do mesy wystarczyć, nie wiem, ze 4 kanistry czy coś. Idziemy do Kekowic. Tu się nic za bardzo nie zmieniło. Ewentualnie pokażę wam jedną rzecz tutaj w podziemiach. Gdyż w ogóle mi się widzę zbiesił ten, musiałbym wyjść z gry i wejść, żeby to się poprawiło. To takie tylko detale. Jak widać zresztą, troszeczkę się zmienił wystrój tutaj dołu, gdzie była elektrownia jądrowa. Miał miejsce mały incydent. No i jak wiecie, ja nie obudowałem tego do końca, bo stwierdziłem, zrobię sobie tam kawałek ściany, byleby tam do góry nie dupło. Zrobię sobie taki kawałek ściany. No i ustawimy reaktor, będziemy testować, jak tam pręty paliwowe ustawiać. No i testy były wszystko fajnie, ale potem był taki dosyć niezapowiedziany update maszyny, na której mamy serwer i jabło. Co tu dużo mówić? Po prostu. On był tam. Teraz to pomieszczenie jest trochę większe. Na live'ie, przyznam się bez bicia, zcheatowałem sobie te ściany tutaj w cholerę po prostu. Zbudowałem grubość w dół to chyba 5 kratek, w górę chyba 7 kratek tego kamienia i taka jest tutaj klitka na te rzeczy. Ale w ramach zadośćuczynienia to spaliliśmy chyba 100 staków u mater, które wyprodukował mi mas fabrykator, więc czuję się trochę lepiej. Tutaj uranu nie ma, bo się skończył. Tu był taki systemik, który nam wrzucał nowe takie celsy, te urano, znaczy no pręty paliwowe i wrzucał tutaj przyjeżdżało stare. Ale tutaj nad tym to będziemy się bardziej skupiać chyba na jakimś innym odcinku. I nie teraz, także to też się zbiesiło. W każdym razie reaktor jest włączony cały czas, jest taki system zabezpieczający. W momencie jak przekroczy 500 stopni, to było chyba 3000, ale ktoś się musiał po prostu pobawić tym, musiał mi coś tu przestawiać. Jeżeli to przekroczy jakąś tam temperaturę zadaną na tym, to się też automatycznie wyłączy i nie dupnie. A nawet jakby miał dupnąć, aby ktoś tutaj łapami coś tam majstrował, kurczę, przy tym to jest ta cała klitka, której i tak nie widać, bo jest ciemna jak w pupci na tych szedrach. Dobra, jedziemy, bo to nie jest temat na dzisiejszy odcinek, ten atom. Tak już 9 minut. Ja chciałem tak po prostu wystartować od razu. No ale wyszło jak zwykle. Nic nowego, nic dziwnego. Ja se stąd wyjdę elegancko, nie będę wylatywał, mimo że mogę. Słyszałem kota. I to nie w prawdziwości, tylko w grze gdzieś siedzi. Dobra, idziemy do tych Kekowic w końcu. Tutaj, tak jak mówię, nic się specjalnie nie zmieniło. Jak tam, gdzie jest słońce? Zaraz będzie ciemno. Ja jestem sam na. A zanim idzie, ja sobie tak zrobię. Jest tak, czyli w imię tutaj kurczę odcinka, żeby nie przedłużać już zbytnio. Tak wygląda to F7. Takie amerykańskie mocno. Srebrny Bolt. Srebrny bełt właściwie to się powinno, bo Bolt to jest bełt. To jest też w języku polskim używane
w innym sensie. W każdym razie to jest taka pojedyncza lokomotywa, do tego jeszcze można doczepić bunit, który jest tak jakby drugą lokomotywą, tylko że bez kabiny, i wtedy ona ma tam większą moc i takie tam cudawianki. Tylko tego nie potrzebujemy, bo jedziemy bez żadnych wagonów. Ja sobie tu wrzucę, a spróbujemy, zobaczymy, jak daleko dojadę na czterech kanistrach tylko z tym. Raz, dwa, trzy, cztery. Zatankowaliśmy tak do jednej trzeciej. Ja sobie te puste stąd wyciągnę, możemy sobie silnik uruchomić. On się teraz będzie chwilkę rozgrzewał, musimy sobie tam, wiecie, ciśnienie oleju nabić i takie tam cudawianki. No i zaraz pojedziemy. Widzę, że na tych szaderach fajnie wygląda ta lokomotywa, bo nawet te barierki, kurczę, co tu są przy drzwiach, rzucają taki cień fajny na samą lokomotywę. Nie wiem, czy to dobrze widać, ale coś tam jest, fajnie, fajnie. Jedyny minus tych shaderów, bo to są Seusy, wersja 1.0. Ja może pokażę, bo będą pewnie pytania. Seus Renewed 1.0.0, tylko że one są na wersję Minecrafta najnowszą i na najnowszego Optifine'a. Na tym naszym tutaj Kekicie to działa, z tym, że jest jeden problem, bo w momencie, jak się patrzy na wodę i jest się nad wodą, to jest jakieś zbugowane, bo to jest, mówię, na nowszą wersję Minecrafta i to tak nie do końca działa. Tutaj sobie i tak muszę się zatrzymać. Ja muszę sobie, wiecie co? Ja muszę sobie zdjąć ten, bo zbroję. Zaraz sobie zdejmę zbroję. Tylko tak, tu jeszcze trzeba wajchu przestawić, żeby pojechać w prawo na mesę. No i patrzcie te wody właśnie. To jest ten jeden problem, który jest z tymi shaderami. Oprócz tego, że FPS-y zżerają, bo jak się zejdziesz pod wodę, no to wygląda bajecznie po prostu. Ale na, no, no jest takie, no to nie wygląda dobrze. No ale takie shadery akurat mam. Nie miałem za bardzo teraz czasu, żeby ogarniać sobie nowe, testować. Te wiem, że działają, więc niech tam. Załóżmy, że nie będziemy zbyt często nad wodą przejeżdżać. W sumie to chyba będziemy. No, no nic, jedziemy stąd, żeby FPS-ów trochę przyszło więcej. Nie jest na razie tragicznie, ale mogłoby być lepiej. Mogłoby być lepiej. I ona przynajmniej się nie telepie jakoś tak strasznie, jak się przejeżdża przez zakręty. Nie żeby na tej trasie było jakoś dużo zakrętów, no ale zawsze coś. No, na tej trasie są też słupki hektometryczne. Hektometrażowe, hektometrowe, poustawiane i mniej więcej jest pokazane wtedy, gdzie jesteśmy, na jakiej tam odległości. Nie, żeby nie było minimapy. Tu w ogóle moja minimapa to jest jeszcze ten MapWriter poprzedni, ale to jest akurat wersja dostarczana z modem Opis, który ja tu mam na serwerze, żeby czasem sprawdzić, co laguje. Także to ta w paczce ogólnie jest dostępna ta nowsza mapa, taka ta ładniejsza, powiedzmy. No tutaj sobie wjeżdżamy w śnieg, tak na mapce widać, jak jest tak ładnie ucięty. To jest po prostu tutaj, no się bawiłem trochę, bo chciałem taki bardziej świąteczny wystór zrobić i zrobiłem po prostu, zaśnieżyłem takie kółeczko o promieniu 1000 metrów. Promieniu czy średni? Nie, promieniu chyba, tak, czyli średnicy 2000. Takie duże kółeczko zrobiłem na mapie. Tutaj znowu się śnieg kończy. Wywaliło serwer oczywiście przy tym, jak ja to zaśnieżałem, no bo to trochę jednak było zmieniania klocków. I ogólnie mi potem FPS-y tak strasznie klękły, że to odśnieżałem i wtedy znowu waliło serwer i jak widać zresztą przed chwilką to nie odśnieżyło jeszcze całości. No i tutaj są tunele, są mosty, całkiem ładnie jest na tych szedek, kurde. No i są FPS-y przynajmniej teraz. Jak już wyjechaliśmy z miasta tam z tego wszystkiego, to mam wszystkie FPS-y. Tu jest most Hudsona, który robił na jakimś chyba odcinku. Hudson tu robi całkiem sporo mostów, robił, bo chyba już teraz nie ma za bardzo mostów do robienia. Nazywa się Most Avalkiza, czyli Albrechta Walkiza. Ja mówiłem, żeby to zmienił na coś bardziej oryginalnego, ale jakoś na razie chyba zostało i chyba tak już zostanie. Tu jest z kolei mój mostek, znaczy mostek, taka estakadka, kawałek takiego, nie wiem jak to nazwać. I potem taki mostek, to jest stuprocentowy cobblestone, oprócz barierek, które są zrobione z pociętych bloków żelaza. To ładnie wygląda. My się tu może w drodze powrotnej zatrzymamy na chwilkę i ja tak zajrzę tam, kurde, zejdę tam na zewnątrz wam pokazać. To ogólnie może chyba jechać trochę szybciej. 170? Pojedzie to? Pojedzie 170. Tutaj mamy teraz Mega Taigę na przykład. Przejeżdżamy sobie przez Mega Taigę. Jest taki mostek w miarę prosty. Generalnie tutaj ja przynajmniej starałem się robić tak, żeby mosty były pasujące do bioma. No tutaj na przykład nie ma mostu, jest tylko tor taki, o. Tutaj za bardzo wejście do tunelu nie jest zrobione, no to nie, jeszcze wymaga, powiedzmy, dopieszczenia, ale wątpię, żeby już komuś się chciało osiedzieć nad tą. Tutaj też na przykład ten nasyp tu, znaczy no, tutaj jest do poprawki parę miejsc, ale właśnie mówię, że wątpię, żeby już się komukolwiek chciało, mi też się już nie chce tutaj za bardzo, więc to tak wygląda, ale linia jest przejezdna do samej mesy.
Tutaj są zakręty. Jedyne dwa zakręty na całej tej trasie. Trzeba było zrobić esę, żeby potem przy wioskach, nie, przez środek wioski nie przejechać. Tak, a tu jest ciemno. A ta lokomotywa się, czy ona się tak grzeje, czy co? Taka czerwona się zrobiła. Halo, czemu? Co jest? Kurde, lokomotywa mi się stopi zaraz. Nie, mówię, te shadery są takie śmieszne. O, to już się naprawiło. Tu jest pierwsze miasto, w mnie sobie zbroję zdjąć. Zaraz odlecę z tą lokomotywą. Ha, halo. O. No, tu jest Kunin, pierwsze miasto na tej trasie. Miasto, znaczy się wioska NPC-ów po prostu. Kunin dlatego, że było tu dużo kuni. Bo najpierw był Konin, ale stwierdziliśmy, że no Konin to już jest takie miasto w prawdziwości. I będzie Kunin. Chociaż Kunin też jest, ale no hej. Żaden nie wie, nie? To zostańmy przy tym, że to jest oryginalna nazwa w miarę. Tu jest nasyp zrobiony taki, o. I kolejny mostek zrobiony przeze mnie, znaczy mostek, no taki. No nie wiem jak, no może i mostek, no taki łukowy. Trochę ciasno tutaj, ta lokomotywa jest dość wąska, więc w miarę to wygląda. Ale szersze wyglądają trochę lipnie. Coś mi się nie nadąża świat wczytywać chyba powoli i coś tam lekko przyladzi. Ale niestety to są uroki takich paczek modyfikacji, że nie zawsze serwery lubią takie paczki. Tak samo na singlu też miałem bardzo podobne silniki. Czemu ja tu zjechałem w prawo? Kuktosów tu jest w ogóle kolejne miasto, aż mi się tablica zbugowała, ale normalnie ona się tak nie buguje. W Kuktosowie nic nie ma oprócz Kuktosów, miałem tam potem przyjechać w zasadzie więcej Kuktosów, żeby ta nazwa była bardziej taka legitna. No i tam też mostu za bardzo nie było, ale chyba jeszcze zaraz gdzieś jest, czy w Kekudabi chyba, zaraz będzie Kekudabi, to tam chyba było też takie, taka stacja trochę bardziej dopracowana. No i jeszcze potem są chyba dwa miasta albo jedno i już jest później mesa, tylko że przez mesę też jeszcze się przerżnęliśmy tam chyba 1000 klocków dalej, więc nie jest do samej mesy, tylko trochę dalej. Czemu to się to... Paliwo mi się skończyło. Super. Ja sobie zatankuję chyba do pełna i zaś się musi... Nie, jest już rozgrzana, dobrze. Teraz do... No, jak nam tyle spaliło... Ale wrócimy, powinno się udać wrócić. Jak nie, to najwyżej sobie lokomotywę wsadzę do kieszeni i się przebiegnę, bo mam kwantum. Tu właściwie już nie ma sensu pociągami jeździć tak naprawdę na tej paczce modów. Tutaj teraz kwantum sobie robią i sobie biegają szybciej jak te pociągi. Kwantum się biega chyba 300 na godzinę. Trzeba to zbanować. Kurczę, ładnie tutaj, powiem wam. O, czemu ja tak nie jadę całą trasę właściwie? Jestem głupi. Bez tego GUI całego. Tutaj też byłby most oczywiście do zrobienia, ale no jak... To jest długa trasa, ok? I tutaj by było trzeba bardzo dużo czasu spędzić, żeby to ładnie dopracować. Także tutaj też jest znowu lewitujący kawałek toru i słupek hektometryczny z 4.1, czyli 4100 metrów od Kekowic. Już jesteśmy w tej chwili, bo w Kekowicach jest z kilometr 00. Coś podnoszę cały czas, jakieś nasionka, jakieś pork chopy, ok? Piórka. No jest ta woda niestety taka czorna i to jest jedyny minus właściwie na tych shaderach, bo tak to wygląda całkiem znośnie to wszystko. Nawet bardziej niż znośnie, 4-4. I tutaj jest Kekudabi zaraz, tutaj, nie, to nie jest Kekudabi jeszcze, to jest chyba Saharyn. Nie, to jest Kekudabi, to Saharyn jest jeszcze też fajny. To jest Kekudabi, oczywiście taka pustynna mieścinka. Nie będziemy tam wchodzić, tam nic nie ma, no, a jest świątynia. Zintegrowaną stacją kolejową, bo się wygenerowały jedna w drugiej i to tak śmiesznie trochę wygląda, no ale generalnie to nic tu nie ma, po prostu są te wioski, no ale zawsze coś, zawsze to jest jakieś takie miejsce, gdzie można sobie podczas jazdy się zatrzymać na chwilę, nie wiem, przespać w tej wiosce czy tam cokolwiek, także ta trasa nawet ma sens, trochę większy niż do Pompejów trasa, która jest też na innym chyba odcinku pokazana. Jest pokazana czy nie jest pokazana? Nie wiem. Jest kawałek mostu, ale potem się znudziło i został znowu wiszący w powietrzu. Zaraz będzie ciemno, ale to sobie zrobimy znowu dzień. Chyba że dojedziemy do Saharynu, a tam jest gdzieś w jakimś domku łóżeczko, bo nie wiem. Tutaj jest szyb geodezyjny Zbigniew chyba, albo Macie jakoś tak, nie wiem. Jest też jedna z niewielu ciekawostek na tej trasie. No i zaraz powinien być chyba Saharyn, o ile się nie mylę. Tutaj tych wiosek jest dość gęsto. O, już są pierwsze domki, jest Saharyn. No i Saharyn jest na takim... Ogólnie ten tor był właśnie trochę wyżej od wszystkiego. Już nam się tu nie chciało zjeżdżać na dół, bo zaraz potem za tym Saharynem jest znowu pod górkę tor. Więc tak to wygląda. Ja się tutaj zatrzymam ładnie.
Nie wyłączam silnika, bo po co? Szkoda go potem grzać znowu, skin mi się znowu zepsuł. Gdzieś powinno być pod spodem łóżko. Kiedyś było, już nie ma, no dobra. Wyciągnęli. Ja sobie może ubiorę to i to. Sobie przebiegniemy się tutaj. Ponoć na stacji było gdzieś łóżko. To nie na tej stacji, to gdzieś indziej. Kurde, tu nie będzie łóżka, to sobie najwyżej zrobimy dzień, tak, tak. W nieuczciwy sposób. Chyba nie ma. Jak zaglądam do tych domków, ale chyba nie ma. Witam. Tu jest w ogóle ciemno. Nawet pochodni nie mam. A nie, jest jedna na drzwiami, a też trochę mało. Dobra, to zrobimy już to tak. Kurde, balans. Trudno. Znaczy nie day, tylko zero, bo to bardziej rano jest wtedy. Mam więcej czasu troszeczkę. Jedziemy do tej mesy w końcu. Kurczę. No dobra. Chciałem bardziej pokazać tak to ten. Mam piękny. Piękny poranek, kurczę, dobra, odhamujemy, jedziemy dalej, już mało zostało, to jest kilometr 5,1, to jeszcze chyba 2000 kratek do końca toru jest, także kawałek jest. I to chyba nie będziemy jechać drogę powrotem, bo to już będzie bez sensu, także ja sobie odcineczek tutaj zakończę, myślę, jak dojedziemy po prostu do mesy, a najwyżej jakieś, nie wiem, fajne screeny jakichś takich obiektów w stylu mosty, czy tam stacje, czy coś tam ogólnie z tej trasy, to na tych shaderach jakieś screeny porobię, gdzieś tam wrzucę, nie wiem, na Facebooki czy coś takiego, to najwyżej tam. Tylko że one pewnie będą później na Facebooku niż ten film na YouTubie. Więc byście sobie musieli gdzieś tam potem sprawdzić, jak was to ciekawi. Tutaj jest ostatnia miejscowość Perkelin. Tam jest za tym mostkiem kawałeczek od torów, kawałeczek dalej. Jest jeszcze, o przepraszam, owce zamordowałem właśnie. Jest jeszcze parę wiosek troszeczkę dalej od torów. Jest zakekane na przykład. Jest jeszcze, miał być chyba zamiast Dubaj to Dubaj czy coś w tym stylu, jakoś tak. Coś takiego miało być jeszcze, gdzieś tam jest pod Kekudabi, tam na południe, południowy zachód właściwie jakoś. Ale na razie jeszcze to tam Hudson chciał robić jakąś kolej taką bardziej podmiejską czy coś w tym stylu, żeby tam więcej torów porobić i tak dalej. Ale jeszcze nie ma tego. Także ten. Tam w ogóle była studnia i akurat tak nam ładnie się wyrobiło, że. O, już jest mesa. Tak nam ładnie się wyrobiło z tymi torami, że akurat centralnie nad tą studnią przeszła, a jeszcze tam akurat potem słupek hektometryczny mi wyszedł idealnie tam w tym miejscu też, więc. Więc no. Przez mesę są też oczywiście tunele, są nasypy. Ten nasyp to była po prostu masakra, żeby go usypać. Tyle klocków poszło, kurczę. A nawet nie widać, skąd piasek jest brany. Ktoś pewnie kiedyś znajdzie dziurę, no wykopano, no ale trudno. I tutaj był moment, w którym stwierdziliśmy, że lepiej w sumie fajnie wyglądają w mesie takie tunele bez bricków, stone bricków, bo przynajmniej wiadomo, że się jest w mesie, są takie kolorki są fajne. Także to tak zostało. Lekkie ścinki na serwerze, mimo tego, że jestem sam, no ale mówię, że no niestety, ale mody nie lubią, serwer nie lubią modów. No i dojechaliśmy w tej chwili do stacji końcowej. Czemu skręciłem tu w lewo? Nie wiem. Te mody, te tory czasem, te rozjazdy tak dziwnie mają. No i tutaj ogólnie był finał tak jakby w ośpu. Czemu ja tu skręcam? Co, kurde, to jest na wprost poustawiane, ja pierniczę. No ale zawróci i zawrócę, to zawsze coś. Jak była Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, to miałem tutaj live'a i tutaj mamy nawet na serduszku napisane. Ja sobie tutaj już wyłączę, kurczę, maszynkę. Bo sobie ją zaraz po prostu zbiorę. Ile jeszcze paliwa zostało w niej? Połowa, no to ile to tam wrzuciłem? 13 kanistrów, to jest 10 kanistrów i przez 7 kratek da się tym ustrojstwem, 7 tysięcy kratek tym ustrojstwem przejechać. Zimna korda 7111, także no, uzbieraliśmy 2707 zł, jakby ktoś był ciekawy, w imieniu Siklawa Team 14 stycznia, także tutaj były wykopki. Wielka akcja kopania gliny, nie wiadomo po co tej gliny tyle, ale było i no i to tyle. O, taki może sobie takiego screena walnę na miniaturkę jeszcze, kurczę, teraz. Dobra. Dziękuję wam za oglądanie. To jest taki krótszy dzisiaj, ale i tak 25 minut, nie aż tak krótszy w sumie, bo najpierw 9 minut musiałem ględzić i gadać i łazić po okolicy, no ale już widzieliście zresztą u Kafo, jaka jest dziura. Jak ktoś jest ciekawy, to chyba no po prostu kanał się nazywa Kafo, tam u niego jest jakiś film, ostatnie tam ploteczki z Kekowicz, no to tam jest właśnie coś o reaktorze. Coś fajnie, bo nawet u niego było wcześniej już o dziurze, jak u mnie o tym, że budowałem ten reaktor pierwszy, także nieźle. No i to tyle, dzięki wam za oglądanie i widzimy się później oczywiście w następnym jakichś takich odcinkach z Kekita. Planuję zrobić drugi reaktor, troszeczkę inny,
z tego drugiego moda. I jeszcze Project Red ma bardzo fajny i skomplikowany system sortowania itemów. I jeszcze raz zrobię system sortujący w magazynie, połączony z automatycznym craftingiem, że się coś po prostu zamawia i to się wszystko robi od razu samo. Także fajna rzecz. Do widzenia, nara.